Witajcie, moi drodzy. Zaczynamy kolejny odcinek Schematy stron. Jest to już trzecia strona. Dzisiaj znowu robimy stronę do albumu 16x16. Ja będę umownie mówić, że 16x16 jakby okładka. Ja myślę, że tak cały czas rozmyślam o tym, rozkminiam, czy to jest taka właściwa droga. Myślę, że nawet ze względu na tagi, maty, które się wkłada jeszcze na pewną stronę, ta okładka powinna być większa. Dlatego musimy tak wypośrodkować, żeby strony, które są w środku, były mniej więcej 15,5. Tak, żeby te zdjęcie 10x15 nam jednak wchodziły. Te pół centymetra potrzebujemy zapasu, żeby jakby zostawiać margines. I teraz, jeżeli chodzi o dzisiejszą stronę, potrzebuję jeden kawałek 15x15, czyli to jest jakby tą wklejką w bazę, czyli tą główną stronę albumu, i to jest naszą wklejką. Na tym będziemy budować dzisiejszą stronę. I teraz tak, kawałek 15x15, dwa kawałki 15, w sumie 15x29,7 tam jest, bo to jest z formatu A4, więc o szerokości 15 cm, czyli wszystko wychodzi tak, jak jest szerokość kartki, tak nam to wychodzi. I ja mam docięty jeden kawałek o szerokości 15 cm, tak jak nam wychodzi kartka, ale o długości, nawet powiem wam szczerze, że docinałam na oko, bo potrzebowałam na pewno więcej jak 15. Mam w tej chwili, no mam, powiedzmy, że mam 19 cm. I zaraz wam wyjaśnię. To jest trochę za dużo, 19 cm, ale ja wolałam sobie uciąć troszeczkę więcej. Najwyżej przytnę po prostu i tyle. Ale wam pokażę. Muszę sobie coś pod nogi wyciągnąć, bo ja mam albo kosz na śmieci pod nogami. No, przy moim biureczku dobrze. Ale do rzeczy, tak żeby nie tracić czasu, bo bardzo długie te filmiki ostatnio robię, a tu nie o to chodzi, żeby tracić czas, tylko żeby go właśnie oszczędzać. Dlatego robię wam dla was te schematy. Kaweczka jest, moi drodzy, więc do roboty. Główna strona, i teraz tak, z jednego tego paska 15x30 zbigujemy sobie taką zakładkę na 1,5 cm. Powiedzmy, to się umawiamy, że 1,5 cm, raz, dwa, trzy, cztery, na 5 skorów ja sobie robię taką zakładkę, bo to będzie moją jakby wklejką. Ja potrzebuję tę zakładkę, żeby się wkleić do strony. Zagnę sobie to. Tu ma to. O, jest bardzo ten papier kraftowy, który ja mam, to jest chyba 160, on jest taki, bardzo chłonie klej, on potrzebuje dużo kleju, bo chłonie bardzo. I to jest 160, i ona jest, jak na 160, to powiem wam, że jest nawet taki dość taki konkretny, bo bazę mam z 200, chyba 20, jest dużo sztywniejszy, ale bardzo sztywny ten papier jest. I my się wkleimy w tej stronie. Ja się będę wklejać bezpośrednio, bo będę myślała nad rozkładem tej strony na miejscu, że tak powiem. Nie będę nic obliczała. I ja wam też tak właśnie radzę, jakby, jeżeli budowa strony wam na to pozwala, to róbcie to jakby nie na wymiar, że wy to wymierzycie. Właśnie tego chcę was też jakby uczyć pewnej rzeczy, że musicie działać intuicyjnie. Niekoniecznie wiecie, że widzicie goły schemat i ja wam podam w centymetrach, milimetrach wyliczenia, nie. Większość rzeczy ja bynajmniej, ja zawsze mówię o sobie, nigdy nie mówię, że wy powinniście czy coś. Ja bynajmniej działam intuicyjnie. Ja patrzę, jak mi się sytuacja rozwija i jak ja potrzebuję z tą sytuacją zadziałać. Więc ja sobie mówię intuicyjnie, ja sobie wkleję w tę stronę już to, bo będę działać później intuicyjnie. Mogłabym, wiecie co, tak myślę, czy użyć taśmy, czy chyba dam sobie, bo ten papier jest naprawdę, on chłonie klej, jeżeli macie zwykły, to nie musicie, ale on chłonie klej strasznie, a ja bym potrzebowała, żeby mi się ta strona tak jakby trochę od razu wkleiła.
Więc kawałek taśmy, nie musicie po całości. Kawałek taśmy. Tak. Przykleiło się. Więc ja sobie kawałek taśmy wkleję i jeszcze to podrasuję klejem. O. Trochę sobie klej przysechł. Tak długo już mam tą butelkę, że ona ma już tak tą końcówkę roztaplaną. Potrzebuję sobie kupić nowy taki glue, żeby mieć tą butelkę, bo mi się z tą butelką nadzwyczaj dobrze pracuje. Naprawdę. Kupiłam sobie to duże bambino, bo myślałam, że to bambino też mi się będzie jakoś tak fajnie z tą butelką pracowało, ale nieprawda. W ogóle ten klej bambino jest tak szajsowaty, 10 zł za taką butelkę, ale jest szajsowaty, bo jest normalnie jak woda. A więc dobrze, ja sobie wkleję to tu do strony, równiutko, bo papier skrapowy mi to później jeszcze od tej wewnętrznej strony tą moją zakładkę. Jak macie taśmę i klej, to jest to fajnie gra, bo jeszcze trochę tym jeszcze trochę tam polawirujecie tym papierem. Tu mam. Opa. O, jeszcze trochę tym papierem pracujecie, zanim się sklei z taśmą. I teraz tak. My potrzebujemy, moi drodzy, znowu zbigować, ale nie chciałabym tu na samej krawędzi. Pamiętajcie, to jest strona. Nie chciałabym tu bigować na samej krawędzi, więc ja sobie to zbiguję. Muszę patrzeć. Najlepiej to będzie tak. Muszę patrzeć. Troszeczkę niżej sobie to zbiguję. Otwieram stronę. I u mnie wypada na, jeżeli chodzi o centymetry, to u mnie wypada na jakby na 13 cm i jeden skor. Jestem o jakby o ten jeden skor wyżej. I to jest nasza strona. A sobie jeszcze to przejadę. Tu, żeby mi się to... Nieraz jak mam taki, wiecie, toporniejszy papier i nie chcę, żeby mi się połamał, to ja go jednak jadę z jednej i z drugiej strony, żeby tej elastyczności nabrał. I teraz tak, to jest nasza strona, a my odginamy się w drugą stronę. Robimy po prostu harmonijkę i teraz mamy tak, to jest nasza strona, to jest tu i widzicie, i tu mam przerwę i teraz z tym drugim arkuszem wkleję się po prostu w ten sposób, gdzieś na jakieś 0,5 cm. Zrobię sobie w ten sposób przedłużkę. Ja sobie to zrobię na szerokość mojej taśmy po prostu. Ja sobie to zrobię na szerokość mojej taśmy tu, bo ten papier jeszcze ma jakby dwie strony koloru. Dobra, i teraz tak. Naturalnie dam sobie klej dla poślizgu, tak żeby mi strona nie siadła od razu, bo jak dacie taśmę i klej, to ta strona od razu wam nie sklei się z... To znaczy taśma złapie, ale klej daje jeszcze tej taśmie jakby trochę poślizgu. Nie chciałabym się tu... Chyba tak sobie to zrobię. Klej da trochę poślizgu tej taśmie, że jeszcze możecie jakieś tam drobne poprawki sobie robić,
żeby Wam się to od razu, widzicie, mogę sobie ładnie dopasować. Klej daje nam jeszcze tą możliwość właśnie, że możemy jeszcze... Moja szmateczka zniknęła. A bez niej, jak bez ręki, że tak powiem, no w tej chwili nie znajdę jej nawet. Ach. Została z tego stuszu, znalazłam. Ale jednak wolę, wiecie, szmatką to zrobić niż rękami. Po szmatce nie zostają ślady, a po rękach jednak tak. Już kiedyś też rozmawialiśmy na ten temat. I teraz my sobie znowu bikujemy. Zaznaczę sobie ołówkiem chyba. I teraz też trochę niżej sobie zbikujemy. Intuicyjnie. Działajcie intuicyjnie. Patrzę, ile. Będzie ok. Będzie ok. Będziemy musieli sobie trochę tego papieru wyciąć jednak. Z drugiej strony też to jest tak naprawdę, ja bardzo lubię kraftowy papier, ale on jest tak tępy, że tak powiem. No dobra. I odginamy się w drugą stronę. I na tym tak na dobrą sprawę, powiem Wam szczerze, musimy sobie teraz, ja sobie kością tu przejadę, żeby, mówię, te grubsze, taki, to jest 160 i on nie powinien się tak zachowywać, ale jest mega oporny. I my sobie musimy wyciąć tego papieru, jakby stworzyć taką kieszeń, można by było powiedzieć, gdzieś w połowie wysokości. Gdzieś w połowie wysokości. Widzicie, taka harmonia nam się zrobiła. Ja sobie to zrobię gdzieś tu, na tej wysokości. I to by był centymetr mniej więcej tej kieszeni. Mniej więcej około 6, mi wyszło 6,5, ale... Tak, około 7 cm. Więc sobie lepiej będzie, o, tu odskora i zrobimy sobie 7 cm. Nie będę termera wyciągać, tylko sobie to zrobię na macie. To nie jest jakaś skomplikowana strona. Ja cały czas patrzę, nie wyrzucać oczywiście, ja cały czas patrzę, wiecie, na jakby ekonomię strony, żeby jak najwięcej rzeczy do tej strony weszło. Tu mi nic nie ucieka. To jest nasza strona. Zobaczcie, ile zdjęć wejdzie. I to dużych, wcale nie maleńkich, bo to jest nasza wklejka do strony, tym się wklejamy. I mamy raz, dwa, trzy duże zdjęcia. Z tego możemy zrobić kieszeń, ale ja chyba nie polecam. I teraz z drugiej strony mamy dokładnie to samo. Jeszcze tutaj dwa zdjęcia. Ale to nie jest koniec. To nie jest koniec. I teraz powiem Wam tak. Możecie robić przestrzenne ozdoby. Zostawia się tą część jakby, możecie zrobić jako kieszeń. Boże, tu mam takiego tego. Możecie to możecie to skleić jako kieszeń, ale szkoda tego miejsca tutaj na to zdjęcie, więc możecie to zrobić, że wkleicie na przykład taga tutaj i opisy zdjęć będą tutaj. Możecie tu zrobić kompozycję przestrzenną, bo to jeszcze nie koniec, bo to chciałabym jakby schować. Mogłam nie docinać, bo zostałby papier z tego. I teraz my sobie to schowamy jeszcze na tej stronie. Czyli tak. I teraz taka ważna rzecz. Bo ponieważ tu ta strona zmieści nam dość sporo, więc ona nam troszeczkę się podniesie do góry.
I teraz możecie zrobić do góry, znaczy będzie grubsza. I teraz możecie zrobić jeszcze taką dodatkową rzecz, dołożyć jakby skorów. Jeszcze jeden skor dołożyć. Ja zresztą to zrobię, tak żeby była jasna sytuacja. Dołożyć jeszcze jeden skor. Tak, żeby nadać jeszcze plastyczności, ja zrobię obok po jeszcze jednym skorze. Tak, żeby nadać plastyczności jeszcze. O. Że w razie, jak to zacznie nam się podnosić, bo przyjdą zdjęcia, jakieś pamiątki, jakieś tam rzeczy, to żeby miało dodatkową przestrzeń. Mówię wam, oporny jest ten kraftowy papier bardzo, 160. Ja myślę, jak go kupowałam w Paper Koncepcie, ja myślę, że blok techniczny nie jest taki oporny, ale to jest oporne. Ja myślę, że jeżeli przyjdzie wam robić z kraftowego papieru, to na pewno cieńszego. No mówię wam, opór. Widzicie, zrobi mi się taka, o, taka dodatkowa przestrzeń właśnie na te, hop, no zgina się koleżko. Jest oporny ten papier, 160, mówię wam, to jest jakiś kataklizm, ale dobra. Mam jakby dodatkowe miejsce, no. O, chodź tu kolego. O, jest, taki, o, schodeczek. Mam nadzieję, że dobrze widać. Taki schodeczek i tutaj też jest taki schodeczek, więc miejsce nam się robi. I teraz tę część też skorujemy właśnie w taki sposób, żeby zostawić jakby miejsce. Wychodzi nam 15, my sobie na 15. Więc zrobię więcej jak jeden skor. Muszę się odsunąć. O. Tu zrobię tak, żeby było miejsce. Tu zrobię 4. A nawet 5. Nie zabroni. Jest oporny. Muszę chyba zmienić do schematów stron. Chyba zmienić wam papier, bo ja się tu męczę z tym papierem. A muszę go zużyć, bo normalnie będzie leżał mi na wieki wieków. Widzicie, wyjdzie taka harmonia. O. Taka harmonia nam tu wyjdzie. I tak wyglądałaby strona. A my sobie to jeszcze wkleimy tu. Czekajcie. My sobie to wkleimy tu, zostawiamy, widzicie, przez to, że tak zbigowaliśmy sobie, zostawiamy więcej miejsca. Muszę to jeszcze, ten ostatni skor zgiąć. Mam nadzieję, że mówię czytelnie, bo ja mam tendencję do zawikłania. Ja rozumiem, niekoniecznie inni, ale myślę, że mowa obrazkowa wam też wiele wyjaśni. Ja zresztą bardzo dużo oglądam takich właśnie z mową obrazkową. Lubię na timelapsie filmiki, bo no technicznie je muszę wyciąć, jak widzę tu kawałek. Jakieś 2 mm muszę wyciąć. Bo będzie za długi. Albo wkleję się jeden skór. Patrzę, żeby mi tu, wiecie, też tu pasiły te strony, żeby się zamknęły właściwie. Jeszcze za duży? Czekajcie. Ja tu sobie muszę odmierzyć, moi drodzy. Odmierzyć.
patrzą, żeby tu było. Żebym sobie za dużo miejsca nie zostawiła przypadkiem. Tu o grubość mi chodzi. Ja obetnę sobie jednak te 2 mm. Na oko oczywiście to zrobię. Troszeczkę nadinterpretowałam sobie tą ostatnią. Ale tak właśnie jest. Mówię, to jest właśnie takie działanie intuicyjne. O, i teraz mam idealnie. Teraz mam idealnie. Teraz mam idealnie. I też sobie dam taśmę, żeby mi to się od razu złapało. Lubię tą używaną taśmę. Jak ja uwielbiam te używane taśmy, one są idealne dla mnie. Odkąd mam te urywane taśmy, to nie pamiętam, żebym miała gdzieś obklejone jakieś nożyczki. A to jest kataklizm. Dobrze, mam taką znajomą, która ostrzy mi nożyczki. Oddaję do ostrzenia starym, dobrym zwyczajem. I teraz tak, nasza strona będzie w ten sposób zamykana. Ja sobie tu... Wiecie, ja intuicyjnie i was chciałabym uczulić na działanie intuicyjne. Ja sobie to intuicyjnie. Podstawa jest taka, żeby mieć stronę 15x15, znaczy wklejkę 15x15, a stronę... O, widzicie? Jak intuicja mnie nie... Muszę ją rozłożyć. O, intuicja mnie nie zawiodła. Intuicyjnie. I później powiem wam szczerze, że jak tak wypracujecie sobie tą taką pracę intuicyjną, że widzicie, jak to pracuje, w którą stronę ten papier chce iść, w którą stronę, to od razu nabywacie wprawę. I teraz tak, moi drodzy. Stronę mamy w sumie, przepraszam, gotową. I tak ją wklejamy w album. Otwieramy jak teczkę i mamy w ten sposób. Ta kaskada może być tak zrobiona, że my się, że na dobrą sprawę, ja tak zrobiłam, chcę to usystematyzować jakoś, ja tak zrobiłam, bo moi drodzy, chciałam zaoszczędzić miejsca, bo tak między Bogiem a prawdą miało to iść schodkowo, ale sobie tak myślę, chyba wolę, żeby tu była pełna strona i tu w ten sposób, bo tu mogę przyozdobić, ale nie zaklejając. Mogę przyozdobić i dać tu zdjęcie, tu opisy, tak, i mogę kieszonkę tu zrobić i do wsadzania rzeczy. Nadal mam zaoszczędzone miejsce na większe zdjęcia. A na tym nam zależy, żeby weszły większe zdjęcia. Jeżeli nie zależy nam na tym, bo moglibyśmy tu zrobić na duże zdjęcie i tu kaskadę obniżyć, czyli tę stronę zrobić krótszą, tak mniej więcej, zagiąć i to jeszcze krótsze, czyli kaskadowo by nam to zeszło. Także tak to wygląda. I teraz zapięcie. Powiem wam szczerze, że ja pomyślałam o tym, że fajne zapięcie by było, może być na wstążeczkę. Wiadomo, że tutaj później jak wkleimy to do albumu, to z której strony na pewno będzie kieszeń, bo my mamy w zwyczaju jeszcze dodatkowe kieszenie robić na maty, ale ja sobie pomyślałam, że fajnym zapięciem byłoby na łańcuszku wkleić gdzieś tu magnes i poprowadzić łańcuszek z jakąś metalową ozdobą, że wiecie, że zapniecie to na magnes, cyk, i to złapie, i to by było takie fajne po prostu. I tak rozbudowana strona, nieskomplikowana, widzicie, wklejacie ją od razu do albumu 15x15. Myślę, że to jest dobra propozycja, szybka propozycja. O to mi chodzi, żeby wam właśnie pokazywać nie jakieś takie nieskomplikowane, ale też nie jakieś mega proste sprawy. Macie schemat i tu możecie na przykład, możecie tak zrobić, że na przykład daną tą stronę poświęcicie wakacjom i tam rok
i otwieracie. Jest kilka zdjęć z tych wakacji, z tego roku, czy też miesiące. Możecie cały album skonstruować z takich stron i miesiące życia, poszczególne miesiące życia dziecka. Otwieracie na przykład trzeci miesiąc życia i kąpiel, i tam pierwsze posiłki, jeżeli jest karmione sztucznie, pierwsze posiłki czy spacery, i tu macie wystarczająco dużo miejsca na to, żeby takie coś zrobić. Inwencja twórcza wasza, ja wam poddaję tylko pomysł. I tyle. Także nasze kolejne spotkanie, schematy stron. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.